Hej, tutaj Alicja. Dzisiaj kolejny filmik z serii Co jadłam w ciągu dnia, ale tym razem będzie to foodbook w wersji zimowej. Także zapraszam do oglądania. Na śniadanie makowa owsianka. Jeśli lubicie makowiec, to ta owsianka też Wam posmakuje. Wystarczy przesypać płatki owsiane do garnka, dodać mak, całość zalać mlekiem. I gotować do czasu, aż mak i płatki zmiękną. Gotową owsiankę przełożyłam do miseczki i udekorowałam rodzynkami, migdałami i plasterkami pomarańczy. Wierzch polałam syropem klonowym. Na obiad zupa gulaszowa. W zimie lubię jeść proste, rozgrzewające i najlepiej jednogarnkowe dania. Do jej przygotowania potrzebne są ziemniaki, cebula, papryka, pieczarki i czosnek. Wszystkie warzywa kroimy. Na oleju podsmażyłam cebulę razem z czosnkiem. Następnie dodałam pieczarki, paprykę, ziemniaki i kotlety sojowe. Całość należy zalać wodą lub bulionem. Gdy warzywa zmiękły, dodałam przyprawy. Sos sojowy, czerwoną czubrycę i pasatę. Całość wymieszałam i sycący obiad gotowy. Czas na coś na słodko. Jabłka w cieście. Jabłko pokroiłam w plastry i wycięłam z nich środek. Mąkę wymieszałam z mlekiem, proszkiem do pieczenia i cynamonem. Masa była nieco za gęsta, więc dodałam troszkę wody. Plasterki jabłka obtoczyłam w cieście i smażyłam na rozgrzanej patelni z dwóch stron. Gotowe placuszki podałam z jogurtem kokosowym i cynamonem. Sałatka z pieczonych warzyw. Pokrojoną paprykę i bakłażana przełożyłam do miski. Dodałam ciecierzycę i całość polałam wcześniej już zrobionym sosem z oliwy, syropu klonowego, soku z cytryny i ziół. Wszystko dokładnie wymieszałam i przełożyłam warzywa na blaszkę do pieczenia. Piekłam około 30 minut w 180 stopniach, do czasu aż bakłażan zrobił się miękki, a cieciorka chrupiąca. Sałatkę podałam z grzankami, które posmarowałam sobie jeszcze humusem. I to by było na tyle. Będzie mi miło, jeśli zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz mój kanał.